Witajcie, a teraz jeszcze jeden krótki filmik o tym, jak rozpoznać i jak znaleźć barszcz zwyczajny. Z dedykacją dla Małgosi, która będzie wiedziała, o co chodzi, która próbuje znaleźć w nam znanych okolicach właśnie barszcz, z którego można zrobić barszcz. Zobaczcie, to jest roślina, która jest niewysoka. Jeżeli sobie porównacie do mitycznych opowieści na temat barszczu sosnowskiego lub Montegasiego, to barszcz zwyczajny jest rośliną niską. Tutaj ten osobnik ma około 40 cm i zobaczcie sobie z bliska, jakie on ma liście. Liście są mocno wcięte, są kanciaste, są takie lekko pod spodem bardzo delikatnie owłosione, tak? Ale ten kształt, słuchajcie, jest bardzo charakterystyczny. Tutaj wśród innych roślin, które są na tej miedzy, to jest tak naprawdę kawałek między drogą a takimi zaroślami, to jest roślina, która się bardzo wyróżnia, ponieważ nie ma innych roślin, które wyglądają podobnie, tak? On w tym momencie, słuchajcie, zawiązuje pęk kwiatowy. Będzie tutaj kwitł już niebawem. Ja do niego kiedyś wrócę i zrobię mu wówczas zdjęcie. Ale w tym momencie zobaczcie. Łodyga jest owłosiona, podobnie jak liście pod spodem. Tak? Nie wiem, czy to będzie widać. Ja go nie będę zrywała. Łodyga jest owłosiona. Ma zupełnie inny kształt niż rośliny takie bardzo popularne rosnące obok. Czyli obok tutaj, słuchajcie, rośnie pokrzywa, rosną mniszki, rośnie dzika marchew, rośnie, słuchajcie, przytulia. O przytulii nagram osobny filmik. Za to powtarzam, zobaczcie, tak wygląda barszcz. To jest niewysoka roślina, przydrożna, z wciętymi, kanciastymi liśćmi, która jest pierwowzorem, zupa z tej rośliny jest pierwowzorem znanej nam zupy barszcz. Do zobaczenia.